Dzisiaj małe zamieszanie obiadowe, bo zapomniałam, że możemy zrobić gofry. Zaczęłam już myśleć o gofrach, bo nie mogłam znaleźć cukinii na placki z cukinii, ale cukinie ukryły się razem z ogórkami. Jak to mówi Jaro, zawsze się ukryją z ogórkami i arbuzami, bo to jest jedno i to samo, tylko że grubsze lub chudsze. Także tak, będą placki z cukinii, a może jutro zrobimy sobie na śniadanie gofry? Kto wie? Tymczasem kawa. Wróciłyśmy z wojaży i kawa. Powoli też ogarniam rzeczy do urlopu i znalazłam dzisiaj takie oto cuda, bo już teraz wiem, że nie będę mieć czasu ani na hybrydy, ani na tetany. Też po remoncie paznokcie poszły. Niestety bye bye. Więc podejrzewam, że albo sobie wezmę je jako. To są takie samoprzylepne. Jako backup, albo wezmę sobie tytany jako backup. Bo one będą nawet pasować, a te sobie po prostu założę na szybko przed wyjazdem. No, posól jeszcze trochę. Posól jeszcze trochę. Ale nie grzebiemy w cukinii. Posól troszkę tylko. Nie miałam okazji jeszcze wam pokazać, jak wygląda gotowy pokój księżniczki, bo księżniczka już go lekko rozniosła. Ale myślę, że możecie sobie wyobrazić. Daj, mama wrzuci klocek. Here. Ta-da! Bring me the other one. Bring me the other one. Także tak pokrótce możecie sobie wyobrazić. Tutaj mamy półeczkę przerobioną z mojej półeczki na buty. Mój własny projekt i wykonanie też poniekąd moje, tylko pan stolarz mi pomógł. Tutaj mamy art gallery wall. Mamy takie już we wszystkich pokojach u nas. Baldachim nad łóżeczkiem, ale taki bardzo okrojony, ponieważ nie lubię kurzołapów nad głową dziecka, więc tylko taka dekoracja przy ścianie. Basen Fokus. Fokus. Basen zamieszkał tutaj i ma w komplecie takie tipi. Tam są takie kolorowe lampki, które przymontowałam do parapetu. I wieczorem sobie oświetlamy moment. Chwila przerwy, bo dziecko wzięło mój kubek z kawą i się napiło. Także tak, tu są misie, kosz na zabawki, tu jest noga unicorna od cioci Basi. No i tak. Tutaj już, tutaj było bardzo glamour, ale już się stało bardzo baby. Okej, dziecko dostało przekąskę, więc mogę wam pokazać mój effort uzupełnienia designu sypialni. Narzuta już była, to wiadomo, ale teraz mamy layering zrobiony. Kupiłam bawełnę satynową w Ikei. To się nazywa Nat Jasmin, Nit Jasmin, coś tam N Jasmin. I to jest tak naprawdę ogromne 2,60 na 2,40 prześcieradło, ale używam go jako taką raz, że dekoracyjną powłokę, a dwa. Jako kolejne przykrycie, takie jeszcze przejściowe w letnio-jesienne, i dopiero pod tym jest pościel, również IKEA, również takiego materiału, ale ta jest też jeszcze taka szlachetna, bo ona ma taki poły, strasznie trochę wygniotła, bo wiadomo, była spana. Tutaj uzupełniłam sobie o monsterę i taką palmę sztuczną w buteleczce też z kryształkami IKEA, których akurat sąsiad mi nie zdemolował. Tu w moich niegdyś pojemnikach na pędzle teraz są sukulenty, też sztuczne, bo tutaj musimy mieć tak, jako że to jest trochę w zasięgu Bobasa, to musi być dość bezpieczne na wypadek ściągnięcia, żeby sobie Bobas tego nie zjadł. Lightbox był jeszcze chwilę temu cały, ale już się dostał w małe łapki. No i tak to tu wygląda. Monstera dopasowana do tej na obrazie z Monsterą. Tutaj jeszcze muszę sobie jedną powłoczkę, jedną i drugą ubrać, bo mam jeszcze taki szewron. No i tak. I szafa się robi, ale się jeszcze zrobić nie może. Jako, że popas w domu, sorry, na dole leci pralka, a z tyłu suszarka. Dobrze, że zmywarka nie zmywa. To będę robić gofrę, bo popas bardzo lubił koło brzegu w hotelu gofry na słodko. A udało się kupić takiego maluszka. O, moja ręka jest wielkości tego urządzenia. O, w ten sposób tu się kończy. Mniejszy niż taki typowy opiekacz do kanapek. Taki standardowy tutaj. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłam, więc jestem bardzo ciekawa.
spróbujmy na razie takie standardowe, słodkie. I zobaczymy, jak wyjdą. A ja się nie pokazuję, bo jestem dalej chora i czy naprawdę nie ma czego oglądać. Brwi się goją. Goją się, goją. O, tak. To tak będzie wyglądało na razie i nie wolno tego dotykać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy jest dobra konsystencja. Dobra, zobaczmy. Jeszcze trochę. Mam ewidentnie problem z nadmiarem ciasta. Dowiedziałam się jednej rzeczy. Nie można tym zabezpieczeniem zamykać gofrownicy, ponieważ gofry rosną w przeciwieństwie do sandwiczy i potem to potrafi wybuchnąć, więc należy najpierw zrobić to po prostu otwarte, a dopiero jak potem opadną, to można je przypiekać. Jesteśmy na pikniku w Zabrzu, pikniku rodzinnym, razem z Riszej. Ja z moim fantastycznym katarem. Idziemy obczaić, co tu jest, jakie dmuchańce i tak dalej. Dziuś zdezerterował, jest już u babci. Więc wiozę pusty wózek. Czy to jest labirynt? Tak. Idziemy. Się wydostać z labiryntu.